Wspólnactwa Krajowego, który mam przyjemność dzisiaj reprezentować, zaangażowany jest we wspólne przedsięwzięcie z Muzeum Diecezjalnym i Biblioteką Diecezjalną w Pelplinie oraz Biblioteką Narodową w Warszawie. Tym wspólnym przedsięwzięciem jest otwierana dzisiaj wystawa Ocalone przez BGK. Nasza wspólna historia, o której opowiada wystawa, rozpoczęła się pod koniec lipca 1939 roku, kiedy ówczesny biskup chełmiński Stanisław Wojciech Okuniewski, którego imię nosi Muzeum Diecezjalne, zlecił dyrektorowi Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie, księdzu Antoniemu Litwę, złożyć na przechowanie w skarbcu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dwutomowy egzemplarz Biblii, wydrukowany i wydany w połowie XV wieku przez Gutenberga, bogato iluminowany psalterz z początku XVI wieku oraz egzemplarz pracy księdza Litkiego Biblia Gutenberga w Pelplinie. Ten czas, kiedy właśnie te dzieła kultury były zagrożone w okresie II wojny światowej, które zostały uratowane, zarówno myśląc o Biblii Gutenberga, jak i również o cennych dziełach, które były w Bibliotece Narodowej, które dzięki odpowiednim decyzjom zostały uratowane pomimo czasu wojennego. Pod koniec lipca 1939 roku ksiądz Litke wraz z bezcennym bagażem przybył do Warszawy, do siedziby Banku Gospodarstwa Krajowego na spotkanie z jego prezesem, generałem doktorem Romanem Góreckim. Do bankowego skarbca walizka księdza Litkiego wraz z zawartością trafiła jako depozyt kapituły pelplińskiej. Kilka dni później do bankowego skarbca trafił depozyt Biblioteki Narodowej z takimi zabytkami światowej i narodowej kultury jak kazania świętokrzyskie, psalterz koreański, objawienie świętej Brigidy, czy rękopisy partytur Fryderyka Chopina. Światowej kierownictwo Banku Gospodarstwa Krajowego depozyty obydwu instytucji ewakuowało z Warszawy, a następnie z kraju, przewożąc je przez Bukaresz do Paryża. Stamtąd w 1940 roku wraz z arasami wawelskimi i regaliami królów polskich przewieziono je do Anglii, a następnie na pokładzie Batorego do Kanady. Do Polski skarby te powróciły w 1959 roku i znajdują się w zbiorach instytucji, które są ich właścicielami. Wystawa Ocalone przez BGK poświęcona jest tej historii. Jest wystawa, można powiedzieć, krajowego formatu, ponieważ nie tylko chodzi tutaj o losy, przypomnienie losów Biblii Gutenberga, stanowiącej własność kurii pelplińskiej, własność diecezji, ale też losy innych niezwykle ważnych dzieł dla kultury polskiej, które możemy tutaj w Pelplinie oglądać. Ja to podkreślam, małe miasto, ale w którym lokalizacja katedry, jednej z najpiękniejszych katedr w Europie, w którym lokalizacja najstarszej szkoły na Pomorzu, myślę tutaj o seminarium, to tętniące życiem kulturalnym, naukowym miejsce warto po prostu odwiedzić.